Dodanie do trzech zlewek zawierających tiosiarczan sodowy roztworu kwasu solnego powoduje stopniowe wytrącanie się na dnie naczynia żółtej siarki. Im wyższe stężenie tiosiarczanu, tym proces ten zachodzi szybciej. Można go ująć następującym równaniem chemicznym. Podgrzanie roztworu tiosiarczanu sodu o 20 stopni Celsjusza powoduje zwiększenie szybkości przebiegu procesu niemal czterokrotnie, co dowodzi, że im wyższa temperatura, tym szybciej przebiegają reakcje chemiczne.